dzisiaj wykonujemy kolejny krok w części dotyczącej budowy wrót sztormowych, przebudowy kanału jadrzyńskiego, wzmacniania i poszerzenia tego kanału, wzmocnienie brzegu i poszerzenie tego kanału. To nam pozwala na to, żeby rzeczywiście skutecznie chronić Mierzeję Wiślaną, ale na końcu to nam też pozwala na to, żeby zacząć mówić w sposób arcyprawdziwy, już absolutnie bez żadnego złośliwego uśmiechu, o możliwościach budowy mariny na jeziorze Jamno, mariny, która będzie miała możliwość, w której będzie można wypływać bezpośrednio na Morze Bałtyckie, mariny w granicach administracyjnych miasta Koszali. Gratuluję prezesowi Chrzanowskiemu, że udało się jemu dość trudny projekt przeprowadzić przez wszystkie meandry administracji polskiej unijnej, a jeszcze bardziej gratuluję Tomaszowi Płowensowi, dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, że miał tak dużo determinacji, żeby projekt doprowadzić do tego etapu. Jak sam często powtarza, ten następny jest dużo łatwiejszy. Ja tutaj również bardzo serdecznie chciałem pogratulować beneficjentowi, że sprostał dość skomplikowanym wymogom proceduralnym programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i udało się to wszystko dopiąć, a trwało to kilka miesięcy. Również gratuluję panu prezydentowi, panu wójtowi, bo z całą pewnością ten projekt stwarza ogromne perspektywy rozwoju dla aglomeracji koszalińskiej i dla gminy Mierzeja.